poprzednim odcinku. Lepiej już pójdę. Przede mną nie musisz uciekać. Nigdy nie zrobię ci krzywdy. A wiesz dlaczego? Bo cię kocham. Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria José Antonio. Dlaczego to robisz? Nie pamiętasz, co mówiłem? Dlatego, że cię kocham. Zaczekaj. Nie kochasz mnie? To nie to. Więc... dlaczego mnie odtrącasz? Nie wiem, dlaczego ci się spodobałam. Jest tyle ładniejszych dziewcząt. Ty jesteś... śliczna, miła, czuła, kulawa. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ważne, że jesteś słodka i dobra. Kocham ciebie i nikogo więcej. Dlaczego nie uprzedziłeś mnie, że zmieniłeś recepcjonistkę? Nie muszę uzgadniać z tobą wszystkich decyzji. Body. Jak mogłeś zatrudnić kogoś o takim imieniu? Proszę. Przepraszam. Przyniesiono fotografię pani Adriansen. Kochanie, pewnie się śpieszysz. Nie, mogę tu zaczekać. Oczywiście, jeśli nie przeszkadzam.
Możesz zostać jak długo zechcesz. Wyszły nieźle. Bardzo dobrze. Kto tam? To ja, otwórz. Co się stało? Wkoło jest pełno policjantów. Co teraz zrobisz? A mówiłam ci, jak się ściemni, ucieknę po dachach. Tym razem nam nie ucieknie. Farfan to cwany gość, dlatego ma ksywę doktorek. Nie dajmy mu uciec, bo umrze ze śmiechu. Nie ucieknie. Zmuszę go do gadania. Doktorek wskaże nam, kto kazał mu napaść na pana Bejdo. Dlaczego milczysz? Myślę. To dla mnie trudna decyzja. Wiem, ale jestem pewna, że wszystko będzie dobrze. Pozwól mi spróbować. Jeśli nie zechcesz, co zrobisz? Boisz się, że znów targnę się na swoje życie? Tak. Jeśli to jedyny powód, to lepiej się rozstańmy. Nie chcę, żebyś był ze mną z obawy o moje życie. Nie płacz. Nie mogę na to patrzeć. Wiesz, jak mnie uszczęśliwić. Zgódź się. Zaryzykuj. Wiem, że mnie kochasz. Zrobię to, co mnie prosisz. Co się stało? Nic. Wiem, że Martin kocha inną. Powiedział ci? Nie. Ale powiedział, że czuje się zagubiony i że porozmawia ze mną, kiedy się otrząśnie. Może niepotrzebnie się martwisz. Poczekaj, aż z tobą porozmawia. Takie rzeczy mówi się tylko wtedy, kiedy kocha się kogoś innego. Wiesz, kto to? Nie bój się. Pierwszy raz się całujesz? Skąd wiesz? Bo cała drżysz. Widzisz? Ktoś może nas zobaczyć. Cioci Lucrecji mogłoby się to nie spodobać. Ważne, czy tobie się podoba. Nie, ktoś nas zobaczy. Więc pojedźmy dokąd, jak skończę pracę. Dobrze, ale nie wiem, czy wypada. Ważne jest tylko to, co czujesz. Nie martw się. Nikt nas już nie rozdzieli. Wychodzisz? Idę pobrać zaległe czynsze. Masz formularze? Są w szufladzie. Nie wiem, po co to robisz. Tych pieniędzy nie wystarczy ci nawet na taksówkę. Potrzebuję pieniędzy na książki z anatomii i na badania laboratoryjne. Studia medyczne są bardzo drogie. Miejmy nadzieję, że kiedyś je skończysz.
Ile chcesz? Gdyby nie ja, dawno poszlibyśmy z torbami. Dzięki tobie jestem szczęśliwy. Chcesz już iść? Co robiliśmy? A, już wiem. Szukaliśmy królika. Gdzie mógł się schować? Zobacz go. Bezwstydny. Sądziłem, że uciekłaś razem z królikiem. Muszę go zabrać. Na pewno? Pamiętaj, co ci mówiłam o świętym Franciszku z Asyżu. Niczego nie poczuję. Będę cierpiał bardziej od niego. Pośpiesz się. Nie musisz się tak stroić. Nie chcę wyglądać jak wycieruch. Dbam o swoją reputację. Wiesz, co masz robić? Nie jestem głupia. Mam sprawdzić, czy kręcą się żandarmi. Nie, ty każdy rozpozna. Chodzi o gliniarzy w cywilu. Myślisz, że nie umiem ich rozpoznać? Wyczuwam ich na odległość. To podstawa mojego zawodu. Kup coś, żeby nie zwrócili na ciebie uwagi. Zwracam dług. Dziękuję. Zawsze może pani na mnie liczyć. Te 40 tysięcy, które załatwiłeś mi w Banku Europejskim, wystarczą do czasu, aż Gerardo przeczyta testament. Odsetki są bardzo wysokie. Nie musi się pani już martwić. Wkrótce pozbędzie się pani wszystkich kłopotów finansowych. Już. Zabierz to. Połóż gdzie indziej. Jestem twoją przyjaciółką, ale nie kładź tego na łóżku. Wciąż sprawiasz mi kłopoty. Ja tobie? Nie chciałam iść na tego brilla do Roberta. Ty mnie namówiłaś, a potem jeszcze spiłaś. Przypominam ci, że nic tam się nie stało. To wina twojej kuzynki, która ma takich przyjaciół. Zaczekajmy. Precz, proszę pani. Jestem panną, przepraszam. Jestem przyjacielem Milagros. Mogłam się domyślić. I tak nie może pan wejść. Proszę zaczekać, uprzedzę panienkę. Nie przyszedłem do Milagros, tylko do Lucy. Do panienki Lucy? Znam całą rodzinę. Proszę jej powiedzieć, że Felipe Guzman, znany w świecie artystycznym jako Pipo, ma do niej ważną sprawę. Dowiem się, czy panienka zechce pana przyjąć. Wszystko w porządku? Dałaś sobie radę beze mnie? Ale bez pana jest bardzo smutno. Wydajesz się zatroskana.
Martwię się o pana. Mnie nie oszukasz. Masz wieści o José Antonio Wilsonie? Nie. Mówiłem ci, że chodziło mu wyłącznie o testament Rafaela. Mam tylko nadzieję, że podczas mojej nieobecności oczywiście nikt nie wchodził do pana gabinetu. Muszę już iść. Dziękuję, że wpadłaś. Już. Co za maniery. Ojciec Merino, cóż za niespodzianka. Mogę wyjść? Cóż za pytanie. Dziękuję. Modliłam się, żeby ojciec przyszedł. Jakiś problem? I to jaki? Diabelski. Proszę mi wybaczyć, że wymówiłam to słowo. Nic nie rozumiem. Zła kobieta wiedzie Pabla na pokuszenie. Jaka Melissa. Wiem. Jest Pablo? Wyszedł. Z Melissą? Przysięgam, że uczynię cię najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Prawie każdy duchowny przeżywa wielką miłość. To wzbogaca jego wiedzę o życiu. Ale ja nie ufam tej dziewczynie. Masz ufać Pablowi, tak jak ja. Wiem, że weźmie się w garść i będzie doskonałym duchownym. Już się zmienia. Wolę nie patrzeć. Jeszcze nie. Mów. Nie znęca się nade mną. Prędzej. Już. Test dał wynik negatywny. Patrz. Co się stało? Co to jest? Co panienka schowała? O co chodzi? Co ci do tego? Czego chcesz? Ktoś do panienki. Kto? Felipe Guzman, zwany Pipem. Czeka w ogrodzie. Tatuś twojego dziecka. Chodź ze mną. Pozwól, że wytłumaczę ci doniosłość. Nie tak. Wytłumaczę ci znaczenie doniosłości mojego dzieła, które kluczy wąskimi ścieżkami życia. Cóż za urocza dziewczyna. Słucham? Paloma, prawda? Jesteś przyjacielem Milagros? Miło mi cię poznać. Milagros już wie, że przyszedłeś? Nie przyszedłem do niej, choć chętnie się z nią zobaczę. Przyszedłem w sprawach zawodowych. Co? Chodzi o to, że jakiś czas temu napisałem sztukę. Patrz, jaki ugrzeczniony. Jakby przyszedł prosić o twoją rękę. Bądź cicho. Porozmawiasz z nim? Oczywiście. Chodźmy. Wybacz, ale to twój problem. Tchórz. Uwielbiam teatr. Dam ci dwa bilety na następne przedstawienie. O co chodzi? Miło mi cię widzieć. Zapewniam cię, że od tej chwili twoje życie ulegnie zmianie. Chciałbyś, co? Degenerat.
gościu? Ja? Po co tu przyszedłeś? Zaraz ci wytłumaczę. Niczego nie musisz mi tłumaczyć. Nie znam cię. Ależ znasz. Tylko, że byłaś trochę... Nie znam cię. Nigdy cię nie widziałam. Wynoś się, bo wezwę policję. Nie trzeba. Wiem, kiedy moja sztuka jest źle odbierana. Rozpieszczona pannica. Dureń. Powiedzieć Celso, żeby cię podwiózł? Nie, wezwę taksówkę. Celso może być potrzebny mamie. Co to? Nic. Przyszła na niego pora? Pocałował mnie, mamo. Kilka razy. Czułam się jak w niebie. Byłam taka szczęśliwa. Można? Celso. Hola, mis hijitos. Hola. Mira. Para tu altar. Na twój ołtarzyk. Gracias. Dziękuję. Taka śliczna dziewczyna zasługuje na specjalne traktowanie. Możemy pogadać? Claro. Oczywiście. Masz kłopoty z kuzynem? Usiądź. Z moim kuzynem wszystko jest w porządku. To ja mam problem. Cierpię. Tylko ty możesz mi pomóc. Co się stało? Nie uwierzysz. Zakochałem się w słodkiej dziewczynie. To dobrze. Powinieneś się cieszyć. Celso. Nie ma nic piękniejszego od miłości. W czym problem? W tym, że ona mnie nie kocha. Powiedziała ci? A może tylko ci się wydaje? O co chodzi? Panna Rita González? Być może. Kto pyta? Komisarz Sarate, porucznik de la Aguila. Pani Rita González? Tak. Chcemy porozmawiać. Możemy wejść? Możemy pogadać na zewnątrz. I szybko, bo mam robotę. Coś jest tu pani? Nie, ale to mój dom i nie wpuszczam byle kogo. Macie nakaz? Sprawa jest prosta. Możemy wrócić, ale nie z nakazem przeszukania, tylko aresztowania. Znamy pani przeszłość. Ponadto sąsiedzi się skarżą. Kłamią. Co to za sąsiedzi? Lepiej, żeby pani nas wpuściła.
Chyba zgubiłam klucze. Dość tego, aresztuj ją, z przyjemnością. Chwileczkę, pod jakim zarzutem? Utrudnianie śledztwa, współudział w kradzieży i morderstwie. Wystarczy? No dobrze, dobrze. Chwileczkę. O, znalazłam klucze. Co jest? Schowajcie broń. Wolimy być ostrożni. Kogo szukacie? Petera Farfana. Nie znam. Gdzie łazienka? Nie zna go pani? Żył z panią przez 2 lata. Mamy to fakta. Farfan. Tyle miałam po nim facetów. Widziała go pani ostatnio? Radzę nie kłamać, bo może mieć pani kłopoty. Nic. Łazienka i patio czyste. W domu wszystko w porządku? Tak. Dlaczego pani pyta? Miałeś jakiś rodzinny problem. Już się rozwiązał. A propos twojej rodziny. Mogłabym z panią porozmawiać? Mów. Nie mam czasu, o co chodzi? Możemy porozmawiać na osobności? To bardzo delikatna sprawa. Ależ oczywiście. Przepraszam. Mam nadzieję, że to coś ważnego. O co chodzi? Cierpię. Szaleję za nią. No to z nią porozmawiaj. Może ty też jej się podobasz. Pomódl się za mnie. Oczywiście, ale później. Pomódlmy się razem. Ciebie prędzej wysłucha. Hola, Fernanda. Hola. Co to za książki? Z biblioteki. Piszę pracę. Zdziwiony? Tak. Nie sądziłem, że zaczniesz ją pisać. Gratuluję. Dziękuję. Mógłbyś mi pomóc? W jaki sposób? Potrzebuję konsultanta. Nie lubię odrabiać za kogoś lekcji. Powiedziałam konsultanta, a nie murzyna. Temat mam opanowany. Nie zajmę ci wiele czasu. A może nie umiałbyś? Lepiej niż myślisz. Ale nie chcę dać się wrobić. Nie mam zamiaru cię wrabiać. Więc się zgadzam. Ale zapytam twoją matkę. No tak. Niewolnik prosi swoją panią o pozwolenie. Nie ma już niewolnictwa. W tym domu tak. Wkrótce to się zmieni. Tak? A w jaki sposób? Milagros jest w pokoju z Celsem. Co robią? Rozmawiają. To wszystko? Potrzebuję czegoś więcej niż rozmowa, żeby wyrzucić Milagros z tego domu. Celso wciąż próbuje. Daj mi znać, kiedy mu się uda. Wezwij pana Wilsona. Znalazłam to. Co to jest? Test ciążowy. Gdzie go znalazłaś? W pokoju panienki Lucy.
Lo encontraste. ¿En pokoju Lucy? ¿Estás segura? ¿Jesteś pewna? Dile que baje de inmediato. Niech zaraz tu przyjdzie. No sé por qué tengo Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz. Czy? Tak. Ale to niespodzianka na twój ślub. Bardzo śmieszne. Muszę wracać do pracy. Wybacz. Bueno, Celso, creo que... Milagrito, déjame que te... Pozwól, że dokończę. Tak jak mi kazałaś, wpadłam niespodziewanie do gabinetu Juana. I co? Była tam ta nowa asystentka, niejaka Body. Zaskoczyłaś ich w niedwuznacznej sytuacji? Nie, ale jestem pewna, że ta kobieta uwodzi Juana. Co zrobiła na twój widok? Zmieszała się? Oczywiście. Nie była zadowolona. Jest zazdrosna. Nic dziwnego. Kobieta taka jak ty zawsze budzi zazdrość mężatek. A jeśli zażądasz, żebyś mnie zwolnił? Nie martw się. Rosa wie, że w mojej pracy obcuję z pięknymi kobietami. Nieważne, że tu przyszła. Czyli żąda pieniądza. O co chodzi? Problemy z Teodorą? Mogę w czymś pomóc? Nie tym razem. Dziękuję. Może pani liczyć na moją dyskrecję. Wiem. Ale tym razem nie możesz mi pomóc. Daj mi wodę. Muszę wziąć coś na ból głowy. Chciał mi opowiadać o jakichś bzdurach, a ja na to... Nie znam cię, wynoś się. Biedny. Dlaczego? Kto kazał mu tu przychodzić? Szczególnie po tym, co ci zrobił. Nic mi nie zrobił. Nie jesteś w ciąży, ale to nie znaczy, że nic ci nie zrobił. Przepraszam. Czego chcesz? Mówiłam ci, że nie chcę z nim rozmawiać. Pani Lucrecia prosi, żeby panienka zeszła. Ja? Zamknij oczy. Róża czy goździk? Róża. Dziękuję. Zapomniałem te zabawy. Ty mnie jej nauczyłeś. Wracamy? Kiedy im powiesz? O czym? O nas. Że opuszczasz seminarium. Wzywałaś mnie? Siadajcie. O co chodzi? Jakaś zła wiadomość? Tak. Jeśli co dotyczy tego głupka, który mnie nachodzi,
tengo nada. To nie mam z nim nic wspólnego. Me refiero Chodzi a esto. O to. A esto. ¿Qué cosa es eso? Co to jest? Lo sabes perfectamente. Dobrze wiesz. Es una prueba de Test ciążowy. ¿Acaso no sabes wiesz, gdzie go znalazłam? Mamita, nigdy tego nie widziałam. Lucia mówi prawdę. Kłamiecie obie. Co to robiło w twoim pokoju? Tylko mów prawdę. W moim pokoju niemożliwe. Wiem, wszystko jasne. Pamiętasz, że widziałeś Milagros wychodzącą z twojego pokoju? A, rzeczywiście. Zapytaj Milagros o to świństwo. Nie mam z tym nic wspólnego. Idźcie stąd. Nie mogę ci pomóc. Uczucia to delikatna sprawa. Los problemas del corazón son complicados. Muszę ci opowiedzieć. Wywnętrzyć się. Wiem, ale ta dziewczyna nie chce na ciebie spojrzeć. Jestem pewien, że mnie kocha, ale jest bardzo wstydliwa. Chyba powinienem zrobić pierwszy krok. Jak sądzisz? Nie wiem. Kocham ją. Nie wiesz, jak bardzo. Czy kiedykolwiek cierpiałaś z miłości? Oczywiście. Wiem, jak to boli. Zdaje się, że problem został rozwiązany. Dowiedziałam się, że Milagros nawiązała romans z kimś, kto tu pracuje. Kto pani to powiedział? Nieważne. Mam na to dowód. Chodźmy to wyjaśnić. Radzę pani współpracować. Od lat nie widziałam Farfana. Gdybym go zobaczyła, skręciłabym mu kark. Paskudnie mnie potraktował. O co chodzi? Pani też myślała, że tam się schował? Znudziła mu się pani i odszedł, nie? Nic o nim nie wiem. Musi nam pani pomóc. Mamy na panią haka. Nie boję się was. To źle. Wiemy, że Farfan ukrywał się tutaj. A to czyni z pani jego współniczkę. Chyba, że nam pani pomoże. To szaleństwo. Oszaleję, jak będę tak bezczynnie leżał. Trzeba rozpocząć rehabilitację. Ostrożnie. Chwileczkę, co się stało? Mam zawroty. Wezwijmy siostrę, niech zmierzy mu ciśnienie. Siądźmy, ostrożnie. Rozmawiałeś z Eriką o Milagros? Nie odważyłem się. Powiedziałem mi, że jestem zagubiony i że musimy porozmawiać. Lubię Erikę. Nie chciałbym jej skrzywdzić. Ale moje uczucia do Milagros są znacznie głębsze. Wrócimy do tej rozmowy. Teraz jestem zajęta. Zostaw mnie. Czy ty nie rozumiesz? Czego? Ta dziewczyna, za którą szaleję... To ty. Oszalałeś?
Skąd? Wiem, że ci się podobam, ale boisz się mnie. Natychmiast wyjdź z mojego pokoju. Pocałuj mnie. Idź do diabła. Pamiętasz jacht? Celso! No, daj buzi. Przestań. Ja to załatwię. Chciałam ich zaskoczyć i zobaczyć, jak hańbią mój dom. Ciociu, dobrze, że jesteś. Nie rób z siebie ofiary. Nie to miałam na myśli. Zaprzeczasz, że się z nim puszczasz? Między nami nic nie ma. Powiedz jej. Milcz. Nie chcę słuchać kłamstw. Mówię prawdę. Jak to wytłumaczysz? Myślałaś, że się nie dowiem? Co to jest? Dobrze wiesz, twój test ciążowy. Mój? Ale chyba nie zamierzasz zaprzeczać. Nie mam z tym nic wspólnego. Pierwszy raz widzę to na oczy. Jesteś bezwstydną kłamczuchą, jak twoja matka. Nie obrażaj mojej matki. Wszystko zniosę, ale nie pozwolę obrażać pamięci mojej matki. Bezczelna.